dobry, dzień dobry. Moi drodzy, sobota, 17 dzień kwietnia i w ten sposób zakończymy staraki w tym tygodniu, ale jeszcze ich nie kończymy, bo one się dopiero odbędą. Więc żebym się nie zachowywał, jak Darek Szpakowski, to zawsze kończy mecz pod koniec pierwszej połowy. Więc to jeszcze nie jest koniec. Będzie jeszcze normalny odcinek sobotni. Zapraszam. Moi drodzy moi kochani, serdecznie bądźcie przywitani w ostatnim, sobotnim odcinku z cytatem. Bo dzisiaj będzie cytat z najbardziej oczywistą oczywistością świata, którą będę Wam nieustannie do końca życia przypominał, bo tak to jest z oczywistościami świata. Michał Anioł, no nie byle kto to zdanie powiedział, yy, i powiedział następująco: Nie należy lekceważyć drobnostek, bo od nich zależy doskonałość. To nie jest, kochani, oczywiście, zdanie Michała Anioła, chociaż jest to zdanie Michała Anioła, ale tak naprawdę on po prostu zerznął z Pana Jezusa, nie? Bo to Pan Jezus mówi, że jak ktoś jest mały, dobry, to potem będzie wielki, dobry, czyli w rzeczach absolutnie największych, najdoskonalszych. Kochani, Michał Anioł wiedział chyba, co mówił, nie? Zobaczcie, on stworzył wielkie dzieła, wielkie arcydzieła i one się często składają oczywiście z pewnych drobnostek, nie? W sensie na całość się składają drobiny i tylko te drobiny złożone w całość tworzą coś niezwykłego. Kochani, ja, ja, tak jak mówiłem na początku, ja zdaję sobie sprawę, że to jest oczywistość, ale proszę was, nie lekceważcie rzeczy małych, drobnych, takich, takich mogłoby się wydawać nieznaczących wiele w ogólnym zarysie, nie? Moi drodzy, naprawdę od drobnych gestów, od konkretnych czynności, od miłości codziennej zależy los tego świata, nie? Mówiłem wam już tysiąc razy o Teresie, która mówiła, że jeżeli z miłością podnosisz szpilkę, to świat się zbawia, ale dokładnie tak. Jak oni to jakby od naszego codziennego, miłosnego podejścia do wszystkiego, co robimy, od naszego codziennego, cierpliwego podejścia do wszystkiego, co robimy, od mozolnego i łagodnego jakby zajmowania się rzeczami codziennymi zależy los tego świata. Jasne, że są momenty newralgiczne, są momenty jakichś wielkich przemian, wtedy są wielkie zrywy, wielkie rewolucje i one są ważne też oczywiście. One pchają gdzieś tam świat czasem, Zupełnie nową stronę. Ale, kochani, świat tak naprawdę zmienia się przez to, że święci ludzie każdego dnia, święte matki, święci ojcowie, święci mężowie, święte żony, święte dzieci, święci księża, święte siostry zakonne, święty, święci świeccy, że święty człowiek uświęca swój dzień, sprawia, że w tym dniu jest jak najmniej zła. Jak najmniej różnego rodzaju grzechów, jak najmniej dostępu daje temu, co jest ciemne w tym świecie, żeby mogło zwyciężać. I krok za krokiem podąża w kierunku światła. To zmienia ten świat. Kochani, zobaczcie dzisiejszą sobotę. Nie, nie wiem, czy macie dzisiaj wielkie rzeczy zaplanowane. Przypuszczam, że może pewnie nie. Oczy oczywiście ktoś może ma i w ogóle chwała Bogu. Ale jak znam swoje życie, to zawsze, zazwyczaj sobota jest takim dniem zazwyczaj lekko przechodnim. nie? Takim niedziela będzie trochę bardziej wyjątkowa, bo to pana, Bogu, pana Boży dzień. Sobota jest taka robota się skończyła w tygodniu. Czasem są oczywiście jakieś zajęcia ważne, to jasne, ale często ona jest taka taka nijaka, nie. Coś się w domu posprząta, coś się wreszcie ogarnie, bo jest czas po tygodniu, może się odpocznie, i tak dalej, tak dalej. to może być wiekopomny dzień. Jeżeli w, każdy, w każdą rzecz, którą dzisiaj będziesz robić, w każdą czynność, w każdą myśl, w każdą decyzję, w każdy uśmiech, w każde słowo do Twoich bliskich włożysz miłość, odrobinę miłości, to nie muszą być wielkie poświęcające Twoje życie akty, tylko miłość, konkretna miłość, to ten dzień sprawi, że ten świat będzie naprawdę dobry i będzie naprawdę lepszy. To od codziennej świętości ludzi, od ich codziennej miłości zależą losy tego świata, nie od tych wielkich wydarzeń. One też są potrzebne, to jasne. Ale to od codzienności zależy od tego świata. I byłoby znacznie lepiej, gdybyśmy jakby przesycali codzienność miłością i świętością. To byłoby super. Proszę Was o tym pomyśleć. Moi drodzy moi kochani, bardzo Wam dziękuję za, za kolejne spotkanie. Jedno ogłoszonko. Wiecie, że raz na jakiś czas staram się tego robić nie za często, bo wtedy to trochę traci sens, jak jest tego za dużo. Ale raz na jakiś czas staram wam się wspominać o różnych akcjach, do, do których piszą mnie ludzie. Do, do których piszą do mnie ludzie. W ogóle przepraszam oni, bo tych różnych wiadomości o tym, że ojcze, ogłoś taką i taką akcję przychodzi naprawdę miliard. Ja nie jestem w stanie tego robić. Chciałbym w każdym odcinku robić, a to wtedy naprawdę nie ma sensu, bo, bo to nie działa tak. Ale chciałbym Wam się wspomnieć o kolejnej akcji, do, o której do mnie już napisano do, dosyć Dawno temu, tylko potem mieliśmy te akcje różne, nasze malakowe. Olga. Olga, kilkunastoletnia, chciałaby bardzo chodzić, a ma problem z tym, żeby chodzić. Jest już po wielu operacjach, czeka ją jeszcze teraz ważna operacja w czerwcu. Ona kosztuje 400 tysięcy złotych. Znajdziecie w opisie pod filmem linki do Facebooka, gdzie są różne aukcje, różnych obrazów, z których dochody idą na, na tą operację i też link do strony fundacji, gdzie można też bezpośrednio wesprzeć te, te operacje. Gdybyście zechci zechcieli drobinką jakąś, tak jak było w dzisiejszym odcinku, jakąś drobinką y, Olgę i jej operację wesprzeć, to was bardzo, y, bardzo zapraszam. Kochani, ściskam was, pozdrawiam, błogosławię, jak nie wiem co i do zobaczenia y, w poniedziałek, w kolejnym tygodniu w Stawakowym. Z Bogiem. Pa, pa.